Cześć, z tej strony Grzegorz. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak e, można używać JSON-a e, w, w FaveMie. Otóż tutaj znalazłem e, dosyć prosty sposób na zapisywanie mm, danych e, w postaci JSON-a i wczytywanie tych danych e, z powrotem e, do naszego jakiegoś skryptu. Zrobiłem sobie taką Powiedzmy prostą bibliotekę, która wykorzystuje coś takiego, e, taką funkcję jak export. I co ta funkcja robi? Ona pozwala e, na wywoływanie e, takiej funkcji o takiej nazwie, którą sobie tutaj wpiszemy jako pierwszy parametr w innych skryptach, w innych miejscach zupełnie e, skryptu, w, in, w innych lokalizacjach, jakby. A niekoniecznie w tym e, skrypcie, w którym ta funkcja została napisana. I ja za chwilę pokażę o co chodzi. Czyli, jeżeli mam jakąś bibliotekę, e, która wykonuje jakąś czynność i chcemy, żeby ta czynność mogła, była, mogła być też e, używana w innych skryptach zupełnie, to wykonujemy e, funkcję exports. Jako pierwszy parametr podajemy nazwę funkcji, która będzie uruchamiała ten kod. No i tutaj mamy treść, treść tej funkcji, która wykonuje to, co tam nasza biblioteka ma wykonywać. Czyli w tym przypadku przyjmuję dwa parametry. Ścieżkę do pliku oraz dane. Następnie wczytujemy ten plik z danymi, który pobiera obecny moduł. W tym przypadku i dla tego modułu, który jest aktualnie wczytany bierze ścieżkę e, relatywną do tego modułu. Czyli zakładając, że tu mamy minigame-commons to, to on bierze tą nazwę, tak, bierze ten folder i z tego folderu odwołuje się do e, relatywnie, w zależności od tego jaka tam ścieżka, Odwołuje się do plików albo jakiegoś folderu. I następnie, no to jest akurat SaveJSON, czyli zapisuje w tym folderze, w tym module, który tutaj jest wywo wywoływany, w tym przypadku minigame commons. To można pewnie to zmienić sobie na, na to, żeby było przekazywane przez parametr, jaki resource ma być tutaj wykorzystywany. Tu mamy ścieżkę. I tu mamy dane, które zostały przekształcone w postać json taką, która w pliku może być zapisana. Tego parametru nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. No ale to mniej więcej tak działa. No i to print, czyli w konsoli zostanie wyświetlony komunikat, że zapisano. No i na takiej samym zasadzie mamy load loadJSON, czyli eksportujemy Taką nazwę funkcji load .json, i ona będzie, wiadomo, jak mówiłem, będzie można ją wykorzystać w innych skryptach. I w tym przypadku wczytujemy po prostu plik, który jest w danej ścieżce, czyli wywołujemy Load Resource File, to jest, to jest w API dostępna funkcja. I podajemy jaki moduł, nazwę jakiego modułu dotyczy tutaj. Ta funkcja e, właśnie to nam e, udostępnia. No i ścieżkę, w którym e, znajduje się nas, nasz e, plik JSON. Tutaj sobie zrobiłem po prostu, a, jakiś pusty, pustą zmienną, ale nie wstępie, więc to możemy ominąć. Ja no i tu zwracamy JSON'a w postaci e, tab, e, tabeli e, w. Lua. No, no, w słowniku, w e, e, tablicy assocjacyjnej, czy jak tam się zwie. I tą, tą zawartość tego JSONa w ładnej postaci e, zwracamy gdzieś, gdzie jest wywoływany loadJSON. I teraz przejdźmy mm, na przykład jakiś. A, I tu jest przykład taki, że podczas logowania się na serwer jest tutaj taka... Mm, taka Zdarzenie po stronie serwera on player connecting i w nim mamy en, i, nick gracza. Ewentualny jakiś powód kika i jakieś tam różne a, sprawdzenia, czy ktoś może mieć Steam'a potrzebnego, czy jakieś inne rzeczy. Tutaj są jakieś takie mechanizmy w tym defrauderze. Ale to nie ma zbytnio znaczenia. Najważniejsze, że mamy tutaj nazwę gracza. No, tu parę oparomoniam możemy się oprzeć o coś innego. Tutaj, dla uproszczenia, jest nazwa gracza. I jak widzicie, tu pierwsza zmienna, file name, e, określa nam, gdzie mamy e, przechowywać nasz plik JSON. Ja tutaj sobie stworzyłem, że odwołaj się do e, głównego folderu modułu. W tym przypadku będzie to e, minigame commons, bo pamiętajcie, że tutaj mamy nazwę modułu, w którym e, ten plik będzie się zapisywał i wczytywał. Więc tutaj jest na sztywno e, folder te, tego, tej mojej mini biblioteczki. I wtedy będzie kropka Logins, a, czyli folder Logins. Tutaj zobaczmy, jak to wygląda. Czyli minigame commands to jest nazwa biblioteki, później będzie Logins i tu są różne nazwy e, graczy. Ok, zobaczmy dalej. Następnie jest konkatenacja, czyli w folderze logins mamy nazwę gracza.json. No i dobrze, zobaczmy dalej. I następnie e, czytujemy w plik dla konk konkretnego gracza. Sprawdzamy, czy wczytane e, dane istnieją. Jeżeli nie istnieją, wtedy stwórz nową, e, nowy obiekt do którego zapisujemy, zapiszemy jakieś dane. Następnie mm, mamy dane gracza, który się łączy. I... Następnie pobieramy identyfikatory, które zostały udostępnione podczas logowania, czyli jeżeli ktoś ma Steama, Xbox Live i tak dalej, Rockstar Club, coś takiego, Social Club. No to te wszystkie identyfikatory zostają tutaj przekazane. Do tej zmiennej. I później buduję sobie jsonowy obiekt. I w tym jsonowym obiekcie zapisuję w polu name gracza, w last login, w polu last login e, ostatnią datę logowania i w polu IDS w tablicę identyfikatorów gracza. I potem wykonuję zapis e, stworzonego json -a w, w tym miejscu, gdzie ten plik się znajduje, bądź się znajdzie zaraz jak się zapisze. I tutaj przekazuję już zbudowanego JSONa, który zostanie zapisany do pliku. No i to tyle. Czy jak widzicie, po wyeksportowaniu SaveJSON i LoadJSON można się odnieść do tych dwóch funkcji poprzez, jak widzicie, wywołanie czegoś takiego jak exports. I tutaj jest nazwa modułu, który wyeksportował pewne funkcje. I tu później po dwukropku mamy nazwę tej funkcji, która została tutaj wyeksportowana. Czyli tutaj mamy SaveJSON i LoadJSON. SaveJSON przyjmuje dwa parametry, więc tutaj są dwa parametry. LoadJSON przyjmuje jeden parametr, więc LoadJSON tu ma jeden parametr. Jeżeli chcecie, żeby to lepiej działało, to tutaj get_current_resource_name uh, uh, musiałoby być wyciągnięte do zmien do parametru i wywoływane dopiero dopiero tutaj w tym miejscu uh, przy save_json i load_json. Wtedy uh, pliki, które są zapisywane, będą jakby Innym miejscu, w tym poprawnym miejscu tworzone, no nie? A nie w folderze, w którym znajduje się ten, ten skrypt, taka mini-biblioteka, czy tak powiem, no nie? Nie wiem, czy to zrozumieliście, ale chciałem Wam to jakoś pokazać. Także no w tym odcinku mniej więcej zobaczyliście, jak to. Aha, jeszcze no, pokażę Wam plik wyjściowy. Czyli tutaj wezmę sobie swojego, edytuj. Jak widzicie, macie last login, czyli data. Później macie identyfikatory, które zostały udostępnione przez klienta. I tu macie nick gracza jeszcze wrzucony. I to jest jako JSON oczywiście. Także tamten kod i wykorzystanie tego kodu produkuje taki wynikowy. I na widzicie tutaj stworzyły się jeszcze dwa pozostałe dla innych graczy. O, no także, jak najbardziej e, możecie. Korzystać. A, tu macie jeszcze stronę, z którego e, brałem tutaj źródło, z którego korzystałem, jeżeli chodzi o JSON-y. Także e, kody oczywiście są dostępne na GitHubie. Także zapraszam, zapraszam i proszę lajkować. A jeżeli Wam się to spodoba, to będę więcej tego robił. No i tyle. Także dzięki za uwagę no i cześć.